Witam serdecznie Państwa. Jesteśmy przed sądami w Warszawie, gdzie toczy się proces. I dzisiaj przygotowujemy się do demonstracji w związku z procesem Jana Kobylańskiego. Tu koledzy przygotowują banery, Stronnictwo Narodowe. Dowodzący dr Sendecki przygotowuje sprzęt elektrowizualny. To jest pierwszy film Jana Strzeszka. Janek Strzeszek jest za kamerą i on teraz rządzi. Aż się pani... Roman Dmowski pilnuje wszystkiego, żebyśmy do wszystkiego w szczegółach dopilnowali i myślę, że tutaj dzisiaj zobaczymy, co sąd w naszym warszawskim sądzie, jakie decyzje podejmie. Dzisiaj będzie zeznawał Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, znany Państwu, były prezydent Rzeczpospolitej. Pierwszy wybierany w bezpośrednich wyborach. Postać historyczna. Budzi we mnie przynajmniej bardzo sympatyczne skojarzenia. Kojarzę go właśnie z taką wielką nadzieją, którą mieliśmy w roku 1990, że wybierzemy prezydenta, będzie to Polak. Pamiętam, że na krawężniku w Tomaszowie Lubelskim namalowaliśmy przy domu mojej matki ani Rus, ani Czech, tylko Lech. To była nasza kampania wyborcza na rzecz Lecha Wałęsy. Potem on zawiódł nasze nadzieje, ale wspomnienia piękne. A panie doktorze, a co pan sądzi? Przecież pan Jan Kobylański został honorowym konsulem w Ameryce Południowej za czasów prezydentury Lecha Wałęsy. I co Lech Wałęsa? Wówczas go awansowali razem z ministrem Geremkiem, a dzisiaj jest coś to przeciw. Dlaczego to tak jest? Wiemy o tym, że Jan Kobylański miał bardzo barwne życie. Wiemy, że zasłużył się w ratowanie Żydów podczas wojny. Dochodzą do nas słuchy, że wtedy właśnie dzięki powiązaniom wywiadu watykańskiego, pozdrawiam służby Tarcisio Bertone dzisiejsze, dzięki powiązaniom wywiadu watykańskiego, dzięki służbom dyplomatycznym szwedzkim można było za duże pieniądze, będąc Żydem, uciec z Warszawy. I Jan Kobylański brał udział w organizowaniu właśnie takich ucieczek. Potem wiemy, że odnalazł się w Ameryce Łacińskiej. Myślę, że te kontakty, które zdobył wtedy właśnie w okupowanej Warszawie, między innymi kontakty z Niemcami, potem zaowocowały w jego bardzo owocnym funkcjonowaniu w życiu gospodarczym Ameryki Łacińskiej. Pamiętajmy, że Ameryka Łacińska była przez uciekinierów niemieckich była zagospodarowywana. Była tam budowana. Dzisiaj jest miliarderem tamtego życia, tamtego społeczeństwa w Urugwaju. I to spowodowało, że w latach 90. był szanowany, był traktowany z uznaniem przez, przyznajmy, geremkowską, użyjmy tego słowa, przez geremkowską dyplomację. Czy to jest dyplomacja polska? Myślę, że bardziej tutaj pasuje określenie właśnie które użyłem. Dyplomacja pana Geremka. Coś takiego się stało w ostatnimi laty, że zaczęli go dziennikarze pana Michnika pesztać, źle traktować. Było to związane z popieraniem Radia Maryja przez Jana Kobylańskiego. Nie widzimy tutaj dzisiaj Radia Maryja ani telewizji Trwam przed sądem. Jest telewizja narodowa. No i okazuje się, że ostatnimi laty pan Jan Kobylański, co chyba jeszcze większą wściekłość niż popieranie Radia Maryja wzbudziło w establishmencie warszawskim, Jan Kobylański pozwala narodowcom, Polakom, o takim chociażby jak pan Ludwik Wasiak, pozwala Jan Kobylański zaistnieć i świecić trochę odbitym światłem wielkiego Polaka. Przypomnę, że właśnie pan Ludwik Wasiak jest autorem tych słów, że po Janie Pawle II to właśnie Kobylański jest pierwszym Polakiem. Jest pierwszym Polakiem. Janie Pawle II. Nasz ukochany generał Jan Kobylański. Polak z krwi i kości, który odkrył całą prawdę
o naszych rządach, o mniejszości. Ja bardzo proszę nie używać pewnego słowa. Bardzo proszę, bo chcemy, żeby ten film nie został zakwalifikowany jako mowa nienawiści i żeby pojawił się na YouTube. Jakiej mowy nienawiści? Chcemy, ja cię bardzo proszę, nie mów całej prawdy, ponieważ zostanie zakwalifikowany jako mowa nienawiści. Takie czasy. No to dobrze, dobrze. Widzę, że już nawet telewizja narodowa się w jakiś sposób, jak zdążyli Państwo zauważyć, w jakiś sposób się już układa, chce być poprawna politycznie. Ja mówię cały czas o mniejszości narodowej, już tego wyrazu nie używam. Dziękuję. Jakiej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.